Okej, jesteśmy z powrotem na drugiej części live'a z Outland. Przy okazji dajcie znać, czy muzyka nie jest za głośno. Bo musiałam ją dość mocno przyciszyć, bo mam wrażenie, że ona jest strasznie głośna. Ogólnie menu już mi się strasznie podoba, jest przepiękne. A witam, witam, Angie! Muzyka, okej. Okay. Dla mnie wszystko dobrze, okej. Okay. No i jak uruchamiałam tą grę pierwszy raz, żeby sobie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda, to zauważyłam właśnie, że jest nawet online cooperative. Więc ciekawe. Można grać na singlu albo w koopie. Mogłaby być troszkę głośniej. Ojej, nawet głośniej mówicie. No teraz to w ogóle się ściszyła, ale to... Mogę zostawić tak, na przykład. Powinno być chyba ok. Menu w moim ulubionym zielonym kolorze. O. Dobra, to zobaczymy, jak będzie dalej. Wybieramy singla. Story. Zobaczymy. If you listen, I will tell you of a man lost in his world, haunted by dreams of legend. Medicine could not help him. Visions drove him on. A shaman he sought, a teacher and a mystic. The Pal Kaba, who could make sense of these visions, who would heal him. He found the seer, collapsed at his fireside, and listened as he was told the ancient truth. Stories of a great wheel endlessly turning. Of two sisters who helped make the world. O, dwie siostry! To my, na pewno. And then sought to shatter it. Imprisoned by a hero, a soul waiting through the ages, eager to be reborn. His time has come again. But so has theirs. And the earth trembles in fear. Dobra, mrok i zło. Oczywiście. Zawładnęło światem. O, to jest nasz bohater. On jest taki właśnie złocisty trochę. Takie ma... Nie wiem, co to jest. To są jakieś granice jego ciała. Okej, okay, tak się kłóca. Mam trzy serduszka, tu jest jakiś szaman. Dzień dobry. To źle wygląda w ogóle. Boże drogi. Dobra, tu się skacze. O, dobra, widzę, że tutaj... fajny jest ten bohater. Podoba mi się połączenie takiego ciemnego ze złotem. Ślicznie wygląda. W ogóle ma śliczną oprawę ta gra. Ma złote serce. Dobra, skaczemy na tym. Wow, to nie ślizgaj się tak. Co tam było? Podwójnych skoków nie mam. A, mogę się odbijać od ścian jak Prince of Persia, super. I zawisnąć. O nie, tam było ten... Tam było coś do zebrania, ja to chcę. O, dobra, podnieś się. Jej! Co to jest? Mark of the Gods. Find more to unlock secrets, coś tam. Ja niegrzeczna, ja zawsze jestem grzeczna, tylko. Jej! Ała! To boli!
Boże. Napisali mi na górze, co to jest, a ja oczywiście nie przeczytałam, tylko pędzę na pałę. Au! Shit. To nie wyszło. Dobra, zjeżdżamy po drabince. Tak, zostało mi jedno pikające serduszko. To źle wygląda. Marks your journey. Checkpoint activity. Aha, to są checkpointy, ale ładne. Jakie ładne. Tu mamy zamkniętą bramę jakąś. To w ogóle wygląda jak Wi-Fi odwrócone. Kojarzy mi się z Meat Boy. Guiding light. A magical light travels here and there through the world, guiding you along your journey. Oni mi pokazują drogę? Aha. Wow! Wiedziałam. Ja po prostu nie umiem tego ominąć. Dobra, wiem co to jest. Ja mam... O, dobra. Mogę zejść na dół? Super. Ale i tak muszę tam wejść, no pewnie. A, to otworzyło drzwi. Wow, wow, wow. Nie, nie, nie. Nie chcę mi się zabijać już. To będzie ciężkie do... Kiedy Ania gra w nową grę, to co ją interesuje? Checkpointy. Oczywiście, bo ja zawsze dużo umieram. To muszę wiedzieć, gdzie są checkpointy i jak tą grę zapisywać. A, dobra, udało się nie oberwać od tego czegoś. Matko, teraz to Wi-Fi. Tam wygląda jakby coś było. Może tam dojdę. A co to? Aha, tu nie mogę przejść. Tu sobie skoczymy. Wow! Ja oczywiście muszę trochę polamić. Okej. Opsa. Wow, znowu Wi-Fi. Wi-Fi atakuje, nie. Wi-Fi to zło. Powinnam iść na górę. A co jest na dole? Mnie to intryguje bardzo. No mogę zobaczyć, co tam jest. Aha. Nic. Po prostu nic. Co to? Jezu, już się wystraszyłam, że to mnie zabije. Niby nie horror, ale Ania i tak w pewnym sensie krzyczy. No bo ja się boję, że tu będę... Ten, zginę jakoś nieprzyjemnie i wiecie. Co to jest? Jakaś wielka brama złocista. Ojej. Szaleństwo. A w ogóle nie widzicie serduszek, bo ekran, znaczy moja kamerka zasłania. Wow, co to? Melee attack. You can now attack enemies with X. Uppercut. Crouch, okej, okay, dobra. Wow, jakiego mam miecza! Dobra, czekajcie, zrobię tylko przesunięcie kamerki na jakiś inny róg. Może na dół? Na dole chyba nic nie ma takiego. Chyba roślinka. No, wiem! No, tyle złota. I w ogóle, i szaleństwo. Mam wielkiego miecza. I checkpoint. Ja nic nie chcę mówić, ale tam wcześniej było takie coś do rozwalenia. A, to też... Z tego wypadają serduszka i monety. Dublons. Dublony zbieramy. Albo jakoś tak.
Acia! Wow! Wielki pająk! Wyszedł z ziemi. To skubaniutki. Wow, wow! Okej. Dobra, trzeba się od niego trochę odsunąć, jakby on atakuje raz. Raz i potem taki zamach robi. I to jest takie trochę wolniejsze. Przypomina mi to trochę jakiegoś ninja. Wi-Fi jest złe i mówi to Ania wrzucająca codziennie filmiki na YouTube. Ale ja nie wrzucam przez Wi-Fi! Ja wrzucam przez kabel. To się nie liczy. Jeśli ktoś nie wie, jest za darmo Rise Son of Rome na Łowcy Gier, polecam. Aha, okej, okay, dobrze. Ja nie wiedziałam, aczkolwiek... jakoś niespecjalnie mnie to jara. Oła! Brzydal. Dobra. A! Już umieram. Czy ja mogę sobie jakoś rozwinąć to moje serduszka? Jeszcze tu wylazł! Skubaniutki. Tak podoba mi się. Na razie jest super. Ile pieniądzów wylazło! No, super. Gdzie tam pieniądz spadł? Przecież ja tam nie wejdę. Pająk wychodzi z ziemi, Ania się nie boi. Ania przechodzi obok roślinki, która nic jej nie zrobi, Ania się boi. To są priorytety. Lubię pająki. Pes, Karolce. Wow! Nie, dawać mi pieniądze. O, skończyliśmy jakiś etap. Fajnie. Game saved. Dobra. Co to jest? To mi nic nie zrobi. Jest jakaś dziwna... Aha, bo ja mogę tak. No. Aha, nie mogę. Dawać pieniądzory. No, spadło. Chodź tu, chodź tu. Oh shit! Wow! Dobra, tu są jakieś niebezpieczne kolce, ani trochę mnie to nie jara. A co jest na górze? Ja nie mogę tędy przejść! To nie fair! Dobra, muszę zejść na dół. Te monety latają na wietrz. No cóż. Super, teraz jakieś inne znaczki energetyczne. Dobra, tu jest... Dostaniemy jakąś nową moc? Pewnie turlania się. Ale to ładne! Strasznie mi się ta gra podoba. Wizualnie jest niesamowita. Tak, slide. To i A. Okej. Okay. A. Spadaj, pają. Dawać pieniądory! Aha, bo ja muszę iść... Będę. Dobra, rozwalmy serduszko. Jest
dostaniemy więcej pieniądzorów. Nie, tym. No, chodź tu. Skubaniutki. Au! Niedługo nie będziesz mogła zmieniać kolor, a wtedy będzie piekło, jeśli chodzi o poziom trudności. Aha! Super! Tu mają tą maskę, ale fajnie. Dawać pieniądze. Ups. Nie! Ciągle mi się myli. Jeden przycisk. No, dawaj, pająk. Au! Wiedziałam, że te pieniądze mnie zgubią. Ostrożnie. No, weź to. Dużo pieniądzarów, okej. Co ja mam tu zrobić? O matko. Dobra, chyba muszę na tą windę wlać. No. Popsute. No, no. Dobra. Wow. Switch to activate. Aha, i to otworzyło nam przejście tam na dół. A tam co jest u góry, jeszcze po lewej? Mnie to intryguje. No ja tu byłam. Czy nie byłam? Pieniądze szczęścia nie dają. Oj tam, tylko mówią. O, bo tu się mogę cofnąć, właśnie. Po to. Dobra. Wow, nie, shit. Jest serduszko. Moje serduszko. Dobra, teraz możemy iść tam. Papa, Wercia. Cześć, Mimuszek. Ania rozwala dzban, dostaje serca, a nie zabija pająka, dostaje kasę. Gdzie jest logika? Bo ta gra wie, czego mi potrzeba w danej chwili. Ta gra mnie kocha. Skończyliśmy kolejny etap. Crossroads of the Woods, chyba. Pieniądze szczęścia nie dają, ale rzeczy za nie kupione. Tak, oczywiście. Ja mówię, pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy już tak. Co to? Launch skill required to use. Aha, to pewnie jakiś skill dostaniemy. Do tego. Aha. Teraz zielona brama. Co mi dasz, zielona brama? No, mnie też zachwyca ta gra grafiką. Jest niesamowita. Fall back through time. Become the ancient hero. Let his spirits dark and light arm you in this final battle. Okej. Wow! Zmieniłam kolorek! Jestem teraz czerwona. Gdzie ja jestem w ogóle?
Checkpoint activated. W ogóle... Już nie głośno. Wreszcie jakiś youtuber, do którego można napisać bez donatu. Szkoda tylko, że... Obrażający Wi-Fi, rozbijający cenne wazy i latający po lesie z samej przepasce. oj tam szczegóły. O, cześć szalona natka. O właśnie, mam 6 serduszek. Jestem jakimś super bohaterem. Dobra. Let's go. A co jest w kostce? Ja chcę pieniądzory oczywiście najpierw. Spirit Energy. RB to switch between spirits. Generating the light or dark spirit allows you to use items aligned with that spirit and resist the spirit's energy. Aha! Czyli możemy być albo czerwonym, albo niebieskim. To już widzę problem polegający na zręcznościówkach. Dobra. Chwila skupienia. Okej. Duża moneta tam była. No i co dalej? Chyba, że mam się zmienić i... Nie, to mnie zabija. Chyba, że mam przejść tędy jako niebieski. Fajne to! Ciekawe to jest z tymi kolorami. Zakochałam się w tej grze. O! Channeling the light in spirit also allows you to want enemies aligned with the opposite. Aha, czyli będę mogła chyba zabijać tylko tych przeciwników, którzy są odpowiedni kolorem. Teraz czerwonym mogę tylko. Ała! Albo niebieskim. Dobra, niebieskim. Dzięki. No odwróć. Nie! Wow! Bartek. O matko. Fuck. Trochę mi się nie trafiło. Au. To za niedługo nie będzie takie proste, coś czuję. O Jezu! Nie! Uderzyłam się. Dobra. Okej. Więc muszę być tutaj. Okej. Okej.
Jezu. Stres. Okej, okay, dobra, jesteśmy gdzieś na górze przynajmniej. O, część psychodeliczna. To są też 6 serduszek, na wypadek jakby zeszły wszelkie pomyłki przy zmianie koloru. Cześć, Simon. No, ale powiem wam, że łatwo nie jest. Na razie i tak jest jeszcze spoko, ale coś czuję, że za niedługo to faktycznie będzie hardcore. Au! Latające co się spadają stąd? Dawać pieniądze? Dobra, checkpoint. To jest do przełożenia. Okej, okay, mamy bramę otwartą. Tak, Dreadout będzie jeszcze na innych live'ach. Przeszliśmy dopiero jeden pokój, także dużo nam jeszcze zostało. Smok ziejący Wi-Fi. No. A, super. A! Okay. Dobra, i teraz jesteśmy... Aha, w kolejnym etapie. The Sisters. Czy to znaczy, że będę walczyć z bossem? Obawiam się trochę. Dobra, to przed walką z bossem ewentualnym zrobimy przerwę. Tak, to właśnie jest gra dla masochistów. Nie, spotkanie w Warszawie raczej nie. Dopiero co wróciłam z Warszawy, także... Dobra, zrobimy 5 minutek przerwy i wracamy.